Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa we wtorek, 3 stycznia. Zapraszam na Jawor Express. Z naszą redakcją skontaktowała się czytelniczka, która podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat stanu niektórych zatoczek autobusowych na terenie Jaworzna. Po materiale o kostkach brukowych przy ulicy Mickiewicza otrzymaliśmy list od naszej czytelniczki, która zwraca uwagę na jeszcze jedno newralgiczne miejsce. Są to zatoczki autobusowe, które wykonane są również z kostki brukowej. Co prawda większej, solidniejszej, ale ich stan jest dużo, dużo gorszy. W autobusowych zatoczkach trzęsie jak diabli, pisze do naszej redakcji czytelniczka jaw.pl. Być może to zima i mrozy przyczyniły się do tego, a może to kwestia wadliwej podbudowy. Nie mi to osądzać, ale drogowcy powinni się tym zająć. Ta kostka brukowa na zatoczce autobusowej właśnie przy Urzędzie Skarbowym. Urząd Skarbowy w stronę centrum, no i naprawdę tak zdewastowana zatoczka, że no, nasza mieszkanka pyta, kiedy będzie ona wyremontowana od nowa. Może nie narzekają na ten stan kierowcy autobusów, ale pasażerowie narzekają na brak komfortu w autobusach, które poruszają się po tak nierównej powierzchni. Po materiale na temat kostki brukowej na ulicy Mickiewicza coraz więcej osób zgłasza nam takie problemy związane z jakością wykonania tej nawierzchni. Czy to są miejsca, które trzeba będzie naprawiać wciąż od nowa? Pytają retorycznie. To chyba jakiś fatum, bo kostki brukowe w Jaworznie kładzione są bardzo źle. Wiele osób pyta na to, czy one są kładzione bez żadnego nadzoru, czy po prostu oszczędza się na materiałach i technologii kładzenia kostki brukowej, która powinna wytrzymać wiele, wiele lat. Dlaczego te remonty muszą odbywać się co roku albo nawet częściej? Dlaczego musi się to odbywać od nowa? Kopalnie Taurona Wydobycie są własnością Skarbu Państwa. Tauron Polska Energia poinformowała, że w wyniku wpisu do rejestru z dnia 31 grudnia nastąpiło przeniesienie prawa własności akcji Tauron Wydobycie ze spółki Tauron Polska Energia na Skarb Państwa. Tauron już w połowie grudnia spełnił wszystkie warunki zawierające w umowie sprzedaży. Prezes Taurona wyjaśnił, że decyzja o wydzieleniu kopalni ze struktur grupy była podyktowana narastającą politykom instytucji finansowych, które pod wpływem regulacji Komisji Europejskiej starają się dekarbonizować swoje portfele inwestycyjne. Tym zabiegiem Tauron pozbył się aktywów węglowych ze swojej struktury i łatwiej mu będzie znaleźć finansowanie dla nowych ekologicznych inwestycji. Klub To i Owo zaprasza na koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, który odbędzie się w czwartek, 5 stycznia. Anioły niebios, wstrzymajcie czas. Na klubowej scenie wystąpią ktoś inny zabierze nas. Anioły niebios, wstrzymajcie czas. Zanim ktoś inny zabierze nas. Niepewnie i bez słów otwieram drzwi. Spoglądam w oczy Twe, znów płyną łzy. Będę tam też ja, śpiewając i prowadząc ten piękny koncert. Zapraszam gorąco w czwartek, 5 stycznia o godzinie 17 w klubie To i Owo. Rok 2022 już za nami. Przyszedł czas na podsumowanie. W dzisiejszych wiadomościach podsumujemy pierwszy kwartał minionego roku. Podsumowanie 2022 roku w Jaworznie to dobry sposób, aby sprawdzić, jakie wydarzenia były najgłośniejsze w naszym mieście i co najbardziej interesowało jaworznian. No to co? Zaczynamy. Styczeń. Rok 2022 rozpoczął się z przytupem, ponieważ już 2 stycznia gruchnęła wieść o tym, że Urząd Miejski w Jaworznie przyjmuje wnioski o dofinansowanie do wymiany kotłów w ramach gminnego programu ograniczenia niskiej emisji na rok 2022.
22. Wniosków liczba była ograniczona i liczyła się kolejność, więc mieszkańcy tłumnie koczowali, spędzając całą noc przed urzędem. Następnie w Jaworznie zrobiła się wrzawa o wycinanie lasu na Łubowcu. Pojawiły się media ogólnopolskie, jak TVN czy TVP, i samorząd mimowolnie od pomysłu odstąpił, a las pozostał tam, gdzie był. Prezydent miasta zakończył swoją pracę na elektrowni i wrócił na urlop, to znaczy na piastowane przez siebie stanowisko. W połowie miesiąca pojawiły się też alarmy bombowe w wielu placówkach szkolnych w naszym mieście, a jaworzniccy piłkarscy Oldboye z Dąbrowy Narodowej stoczyli bój o boisko. W styczniu bardzo aktualnym tematem był jeszcze koronawirus oraz oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Luty. Luty 2022 rozpoczął się także z przytupem, ponieważ w całym kraju został obniżony podatek VAT, także na benzynę, więc jaworznianie pojechali na zakupy do Galeny, ale tam został włączony alarm pożarowy i wszystkich musieli ewakuować. Następnie jaworznianin Jerzy Herman walczył w finale Voice Senior, a remont ulicy Grunwaldzkiej po raz pierwszy dał się we znaki mieszkańcom. Wyburzono także stare chłodnie kominowe, ale to w elektrowni Siersza w sąsiedniej Trzebini. Na jeziorkach jakość wody pitnej okazała się fatalna, a dwóch geniuszy zaatakowało jaworzyńskich policjantów maczetami, więc wylądowali za kratami. Oznaczony został również las do wycinki pod słynną w całym kraju fabrykę Izery. Koniec lutego to także trudne ogólnoświatowe chwile i atak zbrojny Rosji na Ukrainę. W Jaworznie, jak i całym kraju, szybko więc zaczęto organizować zbiórki i akcje, mając na celu wesprzeć społeczność ukraińską. Wszyscy musieli przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Marzec. Na początku marca wszyscy żyli wydarzeniami z Ukrainy. Dalej organizowane były zbiórki, a wolontariusze opowiadali o wydarzeniach, jakie dzieją się na naszej wschodniej granicy. Rondo w centrum dostało nawet nazwę Wolnej Ukrainy. Wzrosło również zainteresowanie wojskiem i to aż 7-krotnie. Wzrosły także ceny paliw i to drastycznie. W Jaworznie na testy przyjechał pierwszy w Polsce autobus wodorowy, a remont ulicy Martyniaków powoli się kończył i całe szczęście, bo brak tej ulicy powodował straszne korki w mieście. Pojawiły się także pierwsze pożary, zdjęto nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych i pojawiła się pierwsza w mieście jadłodzielnia. Koniec miesiąca przyniósł także pierwsze kłopoty z węglem i jego wysoką ceną. Na podsumowanie drugiego kwartału zapraszamy w jutrzejszym wydaniu Jawor Expressu. Tempo wdrażania gospodarki bez papieru wciąż mało zadowalające. Są rozwiązania nie tylko bardziej ekologiczne, ale też ekonomiczne. Paperless daje następujące korzyści w działalności firmy. Przede wszystkim są to korzyści ekologiczne, natomiast są to korzyści, które nie zawsze przemawiają do dyrektorów finansowych. W związku z tym należy tutaj powiedzieć o oszczędnościach po stronie kosztów, ale nie tylko, dlatego że trwały nośnik informacji czy rozwiązania paperlessowe pozwalają także ograniczyć wiele ryzyk po stronie firmy, chociażby takich jak ryzyko operacyjne, prawne lub reputacyjne. Gospodarka paperless jest to gospodarka zdigitalizowana, gospodarka bez papieru albo z ograniczoną ilością papieru, gospodarka tańsza, bardziej efektywna i oczywiście bardziej ekologiczna. W dzisiejszych czasach takich narzędzi jest bardzo wiele, jest bardzo wielu dostawców takich narzędzi. My jako KIR jesteśmy jedną z firm, która oferuje właśnie narzędzia wspomagające gospodarkę bez papieru, gospodarkę cyfrową. Promujemy dwa rodzaje narzędzi. Jedno z nich to jest kwalifikowany podpis elektroniczny, mSzafir, podpis, który można uzyskać całkowicie zdalnie, całkowicie cyfrowo, oraz drugie rozwiązanie albo grupa rozwiązań. Jest to trwały nośnik informacji, rozbudowane, kompleksowe, nowoczesne, wielofunkcyjne repozytorium dokumentów klientów, które odpowiada na różne potrzeby, chociażby takie jak mitygacja różnego rodzaju ryzyk po stronie klienta. Czas czy szybkość wdrażania paperlessu w Polsce nie jest zadowalający. Jest mało synergii. Wdrażane te rozwiązania są oczywiście punktowo. My jako KIR spełniamy pewną funkcję, mamy pewną misję w tym zakresie do spełnienia. Oferujemy takie narzędzia, mówimy o tym na rynku, edukujemy rynek. No i mamy nadzieję, że to wdrażanie będzie się odbywać wkrótce już szybciej dzięki naszym działaniom. I tutaj zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.